Siema kochani, właśnie razem z Maciulą, naszą kochaną, wchodzimy do Królewskiej Szkoły z dyrektorem i zobaczymy teraz, jak to wygląda w trakcie ciszy, jak już jest po wszystkim. Hello. Jak już jest w trakcie ciszy, kiedy już konie nie pracują, już jest siesta, jak to wygląda? Zdecydowanie moja ulubiona część Królewskiej Wyższej Szkoły Jazdy w Jerez de la Frontera. I jeszcze w takim towarzystwie to już w ogóle jest sztosiwo. I co jest ciekawe, że od czasu do czasu na jakieś specjalne fiesty, na specjalne takie projekty wprowadzają konia tutaj do środka. I to jest chyba najpiękniejsze, co można zobaczyć. Tutaj pod tym kryształowym żyrandolem piękny andaluzyjski ogier albo Maciek i żadna modelka się nie umyje. Albo właśnie. Bottega to z winiarnia hiszpańska. Nie wiem, czy to kiedykolwiek było wyjaśniane, ale ja w końcu czuję się komfortowo, ponieważ jestem za kamerą, a nie przed nią. I to jest coś, co jest piękne. To jest drewno, które płacze winem. Czyli wydające z siebie drewno, wydające z siebie wino, które jest w nim zawarte. Niektóre z tych beczek mają ponad 100 lat. I jest to extremely sexy. To jest kata, to mi się nabiera, a to jest taka specjalna chochelka, czy nie wiem, jak to powiedzieć. No, nabiera się z beczki. I się tym właśnie z beczki nabiera i to ma swoje imię. Kata. Kata. Wino jest słodkie, tutaj. Moskaty. Nazywa się Moskaty. I jest takim winem deserowym. Takim idealna pora, to jest taka właśnie siesta wczesna, żeby nie pić mocnego alkoholu, jest taki bardziej deserek. I wszystkie te wina, wszystkie te beczki to jest to wino, tak? Różne są tutaj. Jest wino Manzanilla, czyli to wino Sanlúcar de Barrameda. Czyli takie szare bardziej wino. Tak, tak, szare. Wszystkie są szare, szary, ale tam to jest bardziej wytrawne. A to jest bardziej, idzie w słodkiego, Oloroso, Amontillado, Palo Cortado, czyli takie super wino z beczki, w której się te bakterie, ta pleśń na powierzchni rozwaliła i powinno być zepsuta, a tak naprawdę jest jeszcze lepsze. Aha. Nazywa się Palo Cortado. Palo Cortado. Tak, i będziemy tego próbować też dzisiaj. Mhm. I co? No i Pedro Jimenez, czyli najbardziej słodkie wino, jakie jest. Ciemne, takie prawie, że czarne. Pedro Jimenez. Mnie fascynują na razie te beczki stare jak świat, które płaczą winem. Hiszpański to piękny język, takie nazwy. I tak pani powiedziała to zupełnie z miną, nie zwiastującą żadnej poezji.